Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 3.0. Przypominam, że grałem z rankingu 1000, zaczynałem z rankingu 1000, aktualnie to 2381. Celem jest zrobienie 2400. Niby niedużo, ale jednak dopiąć jest to dosyć ciężko. Korzystając z okazji, że jeszcze czekamy na przeciwnika, to przypomnę kilka kwestii, które ostatnio się pojawiają na moim kanale. Piszę do Was z zapytaniami. Mianowicie, czy bylibyście zainteresowani przyjechać do Olsztyna na turniej szachowy weekendowy, taki dwudniowy, gdzie jest możliwość zdobycia kategorii szachowej 5, 4, 3, 2? Oraz drugi turniej Open, to już dla każdego, niezależnie od poziomu czy wieku. Może turniej Blica, może turniej dla dzieci, to jeszcze jest w fazie planów. Dajcie znać w komentarzu. Rozpoczynam partię, gram D4. Skoczek F6, C4. Kolejne pytanie też, już chcę mieć to za sobą na początku, czyli czy bylibyście zainteresowani szkoleniem jednodniowym lub dwudniowym w hotelu, w dobrych warunkach, z wyżywieniem? Takie no, szkolenie, bym powiedział, bardzo profesjonalne. Można też mieć delegację z firmy, na przykład, więc też będę wdzięczny za sugestie w komentarzu. Dajcie proszę znać. Dosyć już ogłoszeń i nowości, moi drodzy, przechodzimy poważnie teraz do partii. Co tu się wyrabia? Skoczek na E4. Przeciwnik próbuje mi tutaj zrobić krzywdę. Ja mogę to olać, grać goniec G2. Jeszcze tylko szybko sobie zerknę na tego mojego przeciwnika, ile partii mam rozegranych. 333 partie. Szybkie blitz 244. No dobrze. Ok, gramy goniec G2. Jeżeli zbije skoczek, no to zbijemy skoczkiem, tu się nic nie dzieje. Ok, zawsze po wybiciu do końca wybijamy sobie to hetmanem, problemów żadnych tutaj nie ma. Ciekawy jestem, co on z tym gońcem chce zrobić. Aha, już wiem, chce gońca przerzucić sobie tędy, ma taką możliwość. Zagramy sobie roszadę, no i będę kontynuował poprzez ruch E4. Wydaje mi się, że będę miał więcej przestrzeni i swobody gry. No tak, jest takie posunięcie. Zastanawiam się, czy A3, czy od razu E4. Wydaje mi się, że od razu E4 spróbuję zaatakować. No bo jeżeli przeciwnik mi zbije tu skoczka, będę mógł odbić skoczkiem na D2 i dalej kontrolować pionki. Roszada zrobiona. W następnym ruchu może A3, może w ogóle wieża C1. Zaraz się zastanowię. Może w ogóle to wszystko wybić do końca, ale jeżeli zrobi przeciwnik roszadę, no to już tutaj bicia do końca mogą nie zadziałać. Znaczy zadziałać mogą, ale już nie będę miał opcji, żeby tutaj związać. Wieżą na E1. Dobrze. No to myślę, że A3. Zobaczymy, wyjaśnimy tego gońca. Zobaczymy, gdzie goniec się poruszy. Zdziwiłbym się, jakby poszedł na A5, powiem szczerze, bo B4 bym przywalił od razu. Choć z drugiej strony nie wiem, bo to może być punkt zaczepki. Przepraszam, tu green screen mi się coś zepsuł. Już poprawiam. Okej, mam nadzieję, że wszystko działa. Jest goniec A5 jednak, słuchajcie. No i teraz tak się zastanawiam, czy ja mogę tu do końca zbić. Znaczy, jak zbiję to wszystko do końca, pozostanie pionek na D5, to ja nie będę miał takiej swobodnej gry z skoczkiem do centrum. Może w ogóle tak. Gońca przerzucę, wieża E1. No dobra, zagramy B4, wieża E1. Żeby to mi nie strzelał w wieżę pośrednio. No to zobaczymy, co przeciwnik wymyśli. Sporo się zastanawia. Wydaje mi się, że jest graczem uczciwym. Tak mniemam. No i wieża E1. To jest chyba ruch naturalny. Tu się pilnuje. Bardzo dużo przestrzeni mi się zrobiło. Naprawdę bardzo dużo. Przeciwnik przez A5 może próbować, ale zawsze mogę hetman B3 to przypilnować. To znaczy A5 chyba teraz nie za bardzo, bo mam tutaj bicie, tak mi się wydaje. Choć też C5 jest w zanadrzu. Może po takim ruchu takie posunięcie. Dużo jest fajnych możliwości. Nawet też wieża B1. Choć może to nawet olać. Z jednej strony bicie, bicie. Tutaj bicie. Wieża B1 i hetman ma problem. Goniec wisi. Hetman A5. Wybicie. Hetman D7? Kompletnie nie rozumiem gościa. Ale w ogóle, co to jest za ruch? Sorry. Jejku, albo to jest genialne posunięcie, albo totalnie do śmieci. Skoczek E5. Znaczy w ogóle, co tutaj zablokowało dwie figury? Co to w ogóle ma być? Zresztą schodzi z takiego bicia tylko? Ja w ogóle mogę tak zagrać, zapchać go totalnie tutaj w centrum, ale czy to będzie dla mnie opłacalne? Znaczy to może być ciekawe w sumie, ale może warto poczekać na wybicie z jednej czy drugiej strony.
ale poczekajcie, bo jeszcze skoczek E5 wchodzi w grę, tyle że goniec będzie tutaj strzelał, ale mogę zagrać zawsze C5, jeszcze F4 mu dołożyć. F6, tutaj. Dobra, idę skoczkiem na E5, no niech będzie, że zaatakuje hetmana, chociaż hetman tu stoi źle, może niepotrzebnie. Ale, no tak, no dobra, hetman. Tu grozi teraz bicie, muszę chyba teraz C5 zagrać, bo to już jest konsekwencja skoczka na E5. Tak. No C5, dobra, no i F4 i ładujemy. Jeżeli bicie, to bicie. Jeżeli bicie, to skoczek wlatuje. Tutaj D4 nie wisi. Zawsze, no tak. To wygląda bardzo dobrze. F6. To wygląda bardzo dobrze, bo jest bardzo dużo przestrzeni. Wiadomo, że on może tak mnie tutaj próbować rozbijać na skrzydle i to pewnie się będzie działo. Ale bardzo jestem zaskoczony. Kompletnie zaskoczony jego decyzjami. No dobra, F6 to tak. Skoczek na F3, skoczek na D3. Czy to ma jakieś duże znaczenie? Chyba nie, po prostu muszę wrócić. W ogóle F5 może być też ciekawe z jego strony, żeby zapchać totalnie pozycję. Znaczy ja zawsze mogę to wybić i otworzyć sobie linię. Raczej tak będę musiał zagrać. No F5 się nie wchodzi w grę. Tak, osłabia sobie tutaj punkcik. Bicie mnie w ogóle teraz interesuje, żeby na C6 się przyczaić. Dobra, wybijam. Wybijam, bo chcę otworzyć troszeczkę chociaż gońca. Mieć możliwość tutaj grania wieżą po linii. No on tym prawdopodobnie odbije. No tym na pewno nie może odbić. To byłoby mega dziwne. Chociaż, no tak. Dobra. Pytanie, czy odbić tutaj. Mega zagadkowo się zrobiło. Może w ogóle tak spróbować. Może przyrzucić skoczka. Ciężko powiedzieć. Powiem szczerze, bardzo ciężko powiedzieć teraz, co by tu można było ciekawego zagrać. Może w ogóle skoczkiem tutaj, jak przepcha, to też dobrze. No dobra, skoczek B3. Niech będzie skoczek B3. On oczywiście może już tymi figurkami się trochę rozwinąć. Zawsze białopolowego gońca chętnie wymienię. Wtedy się pojawi słabość na E6. Już tak sobie kombinuję skoczek H4, może hetman H5, hetman G4, jeżeli nie będzie gońca z C8. Dalekosiężne plany. Ale też jak goniec zagra tu i mi wymieni skoczka, to też będzie dobrze. Pozycja ma charakter zamknięty, tak bym powiedział. Mam otwartą linię. On jest w niedorozwoju figurowym. To nie może grać program szachowy. No nie, to gra człowiek. Gra wolno. Goniec tutaj. No dobra. Myślę, że hetman D3 niech będzie. Od razu schodzę ze związania. Nie będę się osłabiał poprzez H3. Jeżeli zbije, to zbije. I spoko, po białych polach będę miał fajne opcje. Tu skoczek B3 tak troszkę może mentalnie mu przeszkodzić w zagraniu A5. Aczkolwiek A5 jest taki ruch możliwy, ale to wtedy tutaj mogę trzasnąć i zaczaić się na pionka C6. No hetman D3 to jest taki ruch, który na pewno troszeczkę schodzi przede wszystkim stąd, z tego związania, ale też skoczek H4 planuję i żeby tutaj spróbować zagrać może później tu coś manewrować. No właśnie, goniec F5 będzie możliwe. Jak zagram tu, czy taki ruch jest możliwy? Bicie, bicie, aha, nie mam tam wymiany, bo wieża na A1 stoi. Okej, okay, ale wtedy mogę wrócić i będę miał tutaj pole. Dobra, skoczek H4. Jak tak, to jak zagra pionkiem na G5, to bicie, bicie, wrócę i będę miał pole na E5. W ogóle hetman znowu zagrywa na D7 po raz drugi w partii. To nie jest dobre. On skoczek B8 no woła o pomstwę. Kurczę, ale się zaciąłem, sorry. Pomstę do nieba. No on tutaj nie gra kompletnie. Wydaje mi się, że mam bardzo dobrą grę. Tutaj jakieś motywy taktyczne mogą w pewnym momencie wisieć. Wygląda to ciekawie. Jeszcze mam opcję na progres, mi się wydaje. Może wieża E3, wieża E1. Już na E7 będę miał zaczepkę. Na pewno on teraz tutaj będzie chciał zagrać G5, spróbować to wybić. Znaczy na pewno planuje. Znaczy inaczej, taki ruch może mu po głowie chodzić. No ciekawy jestem, co on tutaj będzie chciał wymyśleć. Co on tutaj zagra w ogóle. Nie
Nie wiem, powiem szczerze, ale mi się to bardzo tutaj zaczyna podobać, bo nie widzę u niego jakichś takich ciekawych możliwości aktywnej gry przede wszystkim. To jest ważne z mojego punktu widzenia. I też nie muszę właśnie się śpieszyć. Skoczek z D2 no, nie stał najlepiej, dlatego że tu nie mógł sobie pohasać do centrum, ale na B3 wydaje mi się, że już jest całkiem sympatycznie, tym bardziej, że tutaj pilnuje. To już się trochę powtarzam, ale dobrze sobie zakorzenić pewne tutaj rzeczy. No zobaczymy, co przeciwnik wymyśli. Na razie długo się zastanawia, co mi to... Przede wszystkim odpowiada, gramy na 10 minut bez czasu dodawanego, no więc czas też jest elementem gry. Jest G5 jednak, więc wybić muszę. Dobra, i wracam skoczkiem. No i teraz mam fajne pole na E5. Jak uda mi się to opanować, to super. Jeżeli hetman F7 czy coś, no to zawsze wieża F1, druga wieża wchodzi i na E5 wskakuje. Goniec F5 oczywiście może zagrać, wtedy hetman D2 wybił. No to wybijam. Czy coś tutaj niebezpiecznego się dzieje? Chyba nie. No dobra, skoczka na E5 nie mam, ale on ma dużo dziur. Białopolowy goniec może zrobić karierę, jak wejdzie na przykład tutaj. No teraz kolejnym planem moim będzie zagranie wieża F1. W ogóle jak przeciwnik nie ma rozwiniętych figur, a wymienia na drugim skrzydle, to mi upraszcza grę. Bo ja mam figury na tym skrzydle. Ja mam figury na każdym skrzydle w tym momencie. Hetman H3. Tutaj będzie chciał palnąć, jaki cwaniak. Ale też mam taką fajną możliwość bicia i odbicia tu, więc to też jest dosyć ciekawe. Zastanawiam się nad wieża F1. Ale też tutaj zagrać. On może też tak zagrać i spróbować wymienić mi hetmany. Ale to nie będzie dla niego dobre. Potem tu wejdę, tu. Wieża C8. Wieża F1. Chyba koniec G2. No, gdzie on będzie miał dobre odejście? Nigdzie. Zagram goniec G2, nie będę go tutaj kusił takim wybiciem. No co, tutaj zagra, to wymienię. Aha, bo zagram tak, to on może wrócić wieżą na F8. Nie muszę wymieniać, hetman F5 i hetman D2, nie muszę tego wymieniać, potem mam wieżę F1. Ale z drugiej strony, długo myśli w ogóle, bardzo długo się zastanawia. Hetman H6? Wow. To mnie bardzo zaskoczył przeciwnik. Może wieża E7 w takim razie. Aha, tutaj zagra. Zdwoje wieże. On mi da jednego szacha. Ja zagram tu. Mata nie ma. Dobra, gramy. Wchodzimy wieżą, atakujemy gońca. Oczywiście goniec może zagrać na D8. Wtedy zawsze mogę wrócić na E2 i też będę miał wstępem zdwojoną wieżę. Zdwojone wieże. Ale straszyć można. Aha, on przecież nie może hetman F6, bo jest mat na H7, co ja gadam. O, to może być też takie mylące, że tutaj będzie chciał zagrać. Dobra, zagrał tutaj, gdzie myślałem. Myślę teraz, czy tu zagrać. Chyba tak. Czy są lepsze ruchy? Nie dostrzegam. Gram wieża E2. Pole F2 jest już bronione. Jest opcja zdwojenia wież albo wieża F1 w razie, jakby hetman zagrał na F6. No tu nie sądzę. Bo nawet bym się pokusił o wymianę. Zobaczymy. Skoczek D7. Skoczek idzie na F6. Ok. No dobra. Trzeba zdwoić wieżę i jest opcja wieża E6. No skoczek będzie chciał wejść na F6, na G4, ale zawsze mam H3 proste. Nie, no tutaj musi być dobrze. Tu jest bardzo dobrze. Jeszcze on w tym momencie ma 2 minuty. No tu jest bardzo dobrze. Tu jest dominacja. Tu jest wolna linia przede wszystkim. Jego goniec nie gra, jest mało aktywny, skoczek też jeszcze nie jest aktywny. Wprawdzie mój skoczek no to pilnuje, po prostu szukam zalet. Wieża E6, wieża E6 od razu, wieża E6 od razu wiążemy. Wieża C8 zaczął grać trochę szybciej. Teraz pojawia się opcja bicia tutaj i bicia tutaj, tylko nie teraz, bo skoczek jeszcze pilnuje, ale opcja już się pojawia. Może taki ruch, chociaż nie, trzeba trochę pilnować króla. Hetman F5 się zastanawiam. Tylko, że co? Tutaj zagra. To ja zbiję tu. Przepraszam najmocniej, moi drodzy. Teraz tak. Hetman F5. Bo też hetman F5, tak?
Tam też będę serko na wieżę. Może szach jakiś dziki. Czy ja muszę specjalnie taki ruch wymyślać sobie? W sumie nie wiem. Można też zagrać spokojnie, ale z drugiej strony można mu tam coś zaszkodzić. Wieża C7. No to nie. Też może taki ruch B5 osłabić ruch D5. O, właśnie. B5. Niech się zastanawia. Wykorzystajmy skoczka z B3, który pilnuje C5, bo jak będzie wybicie, to skoczek wybije, a tu osłabiam punkt C6, znaczy osłabiam punkt D5 tak naprawdę. Nie można będzie wybić, bo tu jest związanie, a król już może mieć problemy. Tak, zrobimy. Idziemy teraz na całość. Poza tym, po takim wybiciu zawsze można spróbować zagrać C6. Też jest taka ciekawa możliwość. Dobra, pytanie, czy C6, to co ja mówiłem? Nie, no, bijemy tutaj, bijemy na D5. Teraz mam możliwość zbicia skoczka w ogóle. Nie muszę tym gońcem teraz też ruszać. Mogę tak spróbować, żeby zamknąć pozycję. Chociaż skoczek tutaj też będzie stał fajnie, ale C6. Gramy szybko C6. Niech myśli. Niech myśli. Tak, odszedł, no to goniec wraca. Tu się pilnuje i pionki będą maszerować. Dokładnie. I pionki maszerują, pionki wygrywają partię. Dziwnie słabo pograł przeciwnik, muszę przyznać. Jakoś tak naprawdę dziwnie słabo. Skoczek wlatuje, co tutaj się dzieje? Tu się nic chyba nie dzieje. Mogę chyba tak zagrać i spróbować wymienić hetmana, ale będzie goniec F6. Może w ogóle tak zagrać. Zaraz, czy D6? Wieża wejdzie, skoczek nic mi nie zrobi. Gram D6. Dobra, chce mi tutaj zaszkodzić przeciwnik, no to mogę tak zagrać i wymienić hetmany. Dokładnie, hetmany tutaj się wymieniły i jest pozycja kompletnie wygrana, bo jakiś C7, D7. Dobra, to już jest ok. To już jest bardzo ok. W sumie nawet mogę chyba skoczek F. Oj, podstawiłem pionka. A widzicie, jak to się. Co tu się właśnie wyrabia? To zwykle tak bywa. Dobra, idziemy C7. No właśnie, idziemy C7. Zagramy H3. No i jakiś taki ruch. A, w sumie G4 jest też ciekawe, bo. Ha, idziemy skoczkiem. Idziemy skoczkiem, bo wymiana tutaj też jest korzystna. Jakakolwiek wymiana. Dobra, no i myślę, że po prostu taki ruch. Wystarczy taki ruch. Powiązać tutaj gościa. Jakaś wieża E7 po król. Dobra, on już oddaje materiał. Dobra, tak. No i tutaj jest po zawodach. No dobra, 2389. Jestem ciekawy, czy rewanż zagra przeciwnik. Chyba nie chce, więc spróbuję sobie poszukać nowego przeciwnika. 2389. To już jest ranking dosyć poważny. Czekamy cierpliwie. No ciekawe, czy ktoś się tutaj jeszcze skusi. W międzyczasie mogę chyba analizę zrobić. Tak mi się wydaje. Czy dobrze myślę? Czy tu cały czas szukam przeciwnika? Tak, dobra. Szukam cały czas przeciwnika, a w trakcie zrobimy sobie analizę, żeby się nie nudzić. Teraz tak, D4, tutaj jest wszystko normalnie. Skoczek E4 błąd w ogóle, taki niedokładny, koniec G2, tak? Czyli tu się nic nie dzieje złego. Okej, okay. A nawet tym skoczkiem fajnie wybić. To jest ciekawe, tym skoczkiem wybić, żeby tu celować gońcem. No tak, to można brać pod uwagę na przyszłość. C6, słaby ruch. Dobra, słuchajcie, mam kogoś. 2369. Jedziemy, w takim razie analiza pójdzie. Troszkę później zerknę, ile przeciwnik ma partii. Sporo. Ok. Co? Blitz 376. Nie no, ja mam nadzieję, że. Nie no, ja mam nadzieję, że to nie jest cheater.
Jeszcze raz zerknę. No w Blicu ma 376, a w szybkich 2369. No to ekstra. No to super, słuchajcie. Zakładam, że gram z cheaterem, więc spróbuję zagrać inaczej spróbuję zagrać trochę inaczej. Czyli spróbuję powymieniać troszkę figur. Za długo się zastanawiam, więc wymienię na D5 od razu. Wymienił, ok. No dobrze, skoczek na F3. Normalnie to bym zagrał E4, ale obawiam się, że... No dobra, dziwnie to wygląda, bo pozycja mi się bardzo podoba. No E4 teraz będę musiał zagrać, jeżeli on mi takiego gońca oddaje. E4 gram od razu, skoczek zagra na B6, zdziwię się jak zagra tu, albo tak w ogóle. Skoczek B6. Za długo się zastanawia nad oczywistym ruchem skoczek B6. Zdecydowanie za długo. Skoczek E7? To jestem zaskoczony. Goniec D3. No C5. To taki ruch musi zagrać. To bez dwóch zdań. Czy to nie jest komputerowe zagranie? Och, mega. B6. Ok, taki ruch będzie możliwy, więc hetman E2 pilnujemy takiego zagrania. A przy okazji tutaj hetman E2 to się, takie posunięcie się przydaje. No i robimy roszadę. W ogóle H4 można spróbować też zagrać, tylko pytanie, czy gram z człowiekiem. No oczywiście skoczek C6 tędy. Ciekawe, może E5 też będzie planował. No dobra, gramy H4, grajmy sobie w szachy twardo. W sumie też jakaś taka wieża D1 by się przydała, bo gońce mogą sobie fajnie wrócić tutaj do obozu, a wieża będzie celować na linii D. To jest, myślę, że też ciekawy plan. H4 to takie nowoczesne zagranie, potem H5, może H6, jeżeli pozwoli przeciwnik, ale póki co można się zawsze zahaczyć tutaj, spróbować nawet poświęcić figurę, o ile nie gramy ze Stockfishem, bo ze Stockfishem to słuchajcie, nie ma szans nawet co planować czegoś takiego, bo tam zawsze zostaniesz przeliczony na maksa, no ale to jest oczywiste. No, nie wiem, nie wiem. Wieża E8, nie wiem. Zagrajmy wieża AD1, to co myślałem wcześniej, żeby każda figura sobie już grała. Ciężko stwierdzić, powiem wam szczerze, bo już można by było się zastanawiać nad takim ruchem. Skoczek wleciał tutaj, ale myślę, że G3. Myślę, że G3. Pilnujemy, pilnujemy. No taki ruch, to skoczek tam by mógł wlecieć też. Bardzo dziwne. Jest to bardzo dziwne. Mega dziwne, tak? Kto wie, trzeba będzie chyba tak zagrać wtedy. No to też będzie spoko pozycja białymi. H6, no właśnie. Poszło H6. Co tak? On zagra tu na przykład, albo tu. I co tutaj skoczkiem? Co ja wtedy zrobię? Dalej, co ja wtedy dalej zrobię? Dobrze, wycofajmy gońca. Aha, tu może być teraz A5 i goniec tu może wejść. To wtedy wieża E1 i przerzucę sobie hetmana na spokojnie. Goniec B1, goniec C1. Dlaczego by nie? Na spokojnie poczekajmy, co przeciwnik zrobi. Hetman C8? No tak, plan jest taki, więc muszę wieżą zagrać tu. On chce wejść tam hetmanem po E5, co? A6? Nie, no nie rozumiem. Dobra. Nie rozumiem kompletnie zamysłu przeciwnika. Kompletnie. Gram goniec C1 według swoich tutaj założeń. Na razie sobie... Zobaczcie, jak śmiesznie to wygląda. Dwa gońce, dwie wieże. A, może misklika zrobił. No tak, zrobił pewnie misklika. No dobra, wiecie co? Idę te H5. Tego skoczka chcę stąd przepędzić. Może będę miał fajne miejsce hetmanem gdzieś tu na G4. Jeszcze E5 by się przydało. Tylko tutaj są takie prześwity. Tylko zawsze mam też gońca do obrony. Dobra, tutaj będzie bronił. Chyba E5 muszę zagrać. E5 trzeba zagrać. Gońca otworzy. To jest logiczne podejście do pozycji. Oczywiście jak zagram tak, to nie daje mata. Ale E5 trzeba zagrać, żeby on nie miał ruchów. Dobra, nie wiem, powiem wam szczerze, co tutaj się wyrabia. Bo teraz mam chyba prosty plan G4, G5. Żeby się przebijać tutaj.
Sami przyznacie, że ten speedrun 3.0 jest taki wyjątkowy, nie? Bo tam dużo tych cheaterów się pojawiło wcześniej, we wcześniejszych odcinkach i też nabieram wątpliwości, ale aha, tutaj chcesz mi wejść. Tutaj na F5 to cię przepędzę, ale chcesz tutaj wejść, to wtedy będę musiał znowu gońcem wrócić. No ale G4. Trzeba grać. Może skoczek też na H4. No oczywiście odkrywam króla. Może król H2. Okej, może w ogóle tak? Za bardzo takiego ruchu nie chcę. Nie, tutaj muszę pilnować skoczka. Może tak, a wtedy tu nie będzie straszył. To co mam zagrać? Goniec D2 z powrotem. No goniec D2 z powrotem. Pilnuję pionka, teraz C4 będzie możliwe. Ale skoczek D5 już znalazł dobrą placówkę. No C5 dziwię się, że jeszcze nie zagrał. Już dawno powinien to zrobić. Po C5. Nie wiem, czy wieża C1 nie trzeba. Może od razu G5 spróbować tutaj atakować. Bicie, bicie, skoczek wjeżdża. Bicie. Wieża. Wieża C1, co? No wieża C1, trzeba pilnować. Zrobił takie dwa proste ruchy i mnie trochę przestawił, co mi się nie podoba. A G5 jeszcze nie ma. Okej. Zagrywam tu. Oczywiście matem nie grożę, no ale tak zagrać trzeba. Jeżeli wróci, to ciekawy jestem, co dalej. No właśnie, wrócił. Mogę powtórzyć i sprawdzić, czy on chce powtarzać. Może wtedy tak zagrać. Wrócę. Zobaczę na razie jego reakcję. To jeszcze trzy razy się nie powtórzy. Zobaczę reakcję gościa. No właśnie. Nie powtórzył. To może oznaczać. Wiecie, co to może oznaczać? Hetman D8, dobra. No lecimy z G5, lecimy z G5, musimy w ten sposób, muszę w ten sposób grać. W ogóle teraz też myślę nad zbiciem gońcem. Czyż skoczkiem chyba jednak, bo tu i skoczek fajnie może wlecieć na D6. Tak trzeba będzie chyba zrobić. Też po takim zagraniu hetman na G4 będzie miał bardzo dobrą placówkę, uważam. No tak, to będzie bardzo dobrze stało. Goniec B1 stoi świetnie. To świetnie kontroluje i ta diagonala jest jego. No a raczej on będzie musiał chyba wybić. Nie widzę innej możliwości. To ja wybiję i tam otworzę pozycję. Nie no. Wiecie co? Poza wygląda świetnie. Ja nie widzę tutaj chyba żadnych zagrożeń. No skoczkiem bije. F5. Poszedł na ostro. Okej, no to co? Bicie w przylocie chyba jest obowiązkowe. No bez dwóch zdań. Trzeba otworzyć pozycję tutaj. Zbił skoczek. Dobrze. I teraz co? Tu zagram, to mi zbije pionka. Tu pionek wisi na D4 w ogóle. To co? Jakiś taki ruch? Aha, tu muszę pilnować też. Się porobiło. Stój, stój, stój. Green screenie, przepraszam. Moi drodzy, a to dzisiaj dwie lewe ręce mam, no. Do wszystkiego. W ogóle green screen jest trochę kłopotliwy. No ale przynajmniej ładnie wygląda. Okej, okay, sorry. Myślmy. No najlepiej to hetmanem tu, no ale nie mogę. Goniec C3 za bardzo. Nie chcę takiego ruchu wykonać. Aha, tu jeszcze jest groźba potężna. No to co?
Trzeba się liczyć ze stratą jakiegoś pionka i zagrać hetmanem. No chyba tak. No jak zbije, no to ten pionek to może nie mieć jakiegoś tam ogromnego znaczenia. Jakiś tam skoczek na H7 też istnieje. Jakieś zabiegi kosmetyczne. Pytanie, czy do końcówki on będzie chciał mnie tutaj doprowadzić. Raczej tak. No właśnie, hetmany muszę wymienić. Nie mam wyjścia, muszę wymienić hetmany, bo tu grożą maty. Wybił goniec. No dobra, ten pionek jest już niestety martwy. Co tak zagrać? To on od razu wejdzie tu, ale no trzeba w ten sposób. Ten pionek jest już... Nie mam czasu się tym pionkiem zajmować. Wieża C7. Mam parę gońców. To może być za mało. Wieża C1. Tu atakujemy. I skoczek zbija chyba mi pionka. Dokładnie. Skoczek tu może przestawić. Byłoby dobrze. Nie widzę innej jakiejś możliwości ciekawszej. Skoczek najpierw nie będzie stał chyba lepiej. Pionek mniej. Niestety. Tu jest jakiś wjazd. Potem czy on ma odskocznie, go nieco odejdzie. No dobra, skoczek E5. A gra szybko. Pytanie, czy tutaj nie szkodzi, on wejdzie tam. Coś będziemy straszyć. Ten pionek, nie mogę do tego pionka się dostać. No dobra, bierze E7. Trochę mało figur w natarciu. Aha, on się przestawi tędy. Ale sprytnie. No różnopolowe gońce w takim razie się będą szykować. Trzeba tak zagrać chyba. Ha, wieża C8 muszę po prostu zagrać. Dobra, gram tak. Wieża i tak tutaj nie wejdzie. A zagrałem A3 po to, że jak po skoczek F5 bym wybił, no to wtedy goniec już mnie atakuje pionka. No tak, ale moja wieża teraz jest nieaktywna. Królem. Cóż mi pozostało? Ale ładnie zagrał. Muszę to wybić. I tutaj. Nie podoba mi się to już. Wieża C3, no to wieża B7. Tutaj wejdzie, jak pięknie. No muszę spróbować tak zagrać, na tego pionka mimo wszystko. Dokładnie. Wieża C3 ma bardzo prosty plan, gościu. Ale mi pomanewrował tymi figurami. Stałem bardzo dobrze. Ale to za mało. Jak widać. Nic nie mogę zrobić. Nigdzie go ugryźć nie mogę. Pionek mniej. Ten zaraz zginie. Tu nie mogę, bo co? Wieża C2. Jeszcze gorzej. Tak zagram, to też mi wybije i nic nie uzyskam kompletnie. To tak zagrać, ale to co mi to da? Też ten goniec nic nie zrobi dobrego. Może tak i tak. Dobra, no to no dobra, zagram tak. Tyle, że jak zagram tutaj, wezmę tego, on mi zwiąże. Skoczek na H7, tego się nie spodziewałem. No tego się nie spodziewałem. To może jest dla mnie jakaś szansa. Chyba wymiana jest dobra dla mnie. No tak, wymiana to musi być dla mnie dobra. Skoczki są bardzo potężne, tak. Zresztą wtedy szacha. Słuchajcie, tu mam szansę chyba jakąś.
Na zremisowanie oczywiście. Skoczek D7. No chcę tego wziąć. Gram tak, pilnuję pionkę, żeby nie było szacha. Choć mogłem pewnie tu zagrać, ale nie, no lepiej od szacha uciec. No dobra, tak. No jak da szacha, to tu. Okej. Tutaj on mnie zwiąże, ja dam szacha. On odejdzie i tu. Dobra. Czyli nie jest kompem. No szach to tutaj. I mata nie ma. Tutaj, tutaj, tutaj też nic nie ma. No szacha muszę dać, nie mam wyjścia i skoczek D7. Zbije mi pionka. Ale pograł. No co on tak szybko gra w ogóle? No dobra, gram tak. I żyję chyba. Jeszcze, bo też mam możliwości. Aha, królem przychodzi. Kurczę, ładnie gra, muszę przyznać. I szybko. O, właśnie, chodzi o szybko. Czasu mało. Trzeba szybko grać. O, pionka mi bierze. Kurczę, blade. To o to chodziło. Bo to teraz już jest przegrana totalnie. A, tu cię mam? A jeszcze taki ruch ma. Tu mi wejdzie niebezpiecznie. Ajajajajajaj. Tu się narobiło. Dobra, idę tędy. No, no chowam się, bez sensu. Skocz, no to przegrywam, bo on mi zagra po prostu na skoczka. Tu zagra. No tak, tym skoczkiem, gdziebym nie odszedł, to by i tak mi w ten sposób zagrał. Kurczę, trzeba było skoczkiem iść. Dobra, trzeba się poddać. Ciekawe, czy zagra rewanż. Nie zagrasz rewanżu, co? Powiem szczerze, nie wiem, co tu się działo. Aha, dwa razy nie mogę na tym koncie przeanalizować. Zobaczmy, przewaga była. Już jest jeden ponad, to już jest przewaga, czyli ja coś musiałem zlamić. To jest spora przewaga, czułem, że to jest bardzo ładna pozycja. O, w ogóle H5 odważnie trzeba pograć. Zakodowałem sobie w głowie, że gram z silnikiem, wiecie? Dlatego tak mi poszło mentalnie źle. Ale to się już pojawiało w speedrunie. Nie szkodzi. Tutaj H5, E5. Wszystko wyglądało dobrze. Skoczek H4 jest G4. G4 było niedokładne, jak widać. No ale to w ataku to trzeba bardzo dokładnie grać, nie? Aha, chodzi o to, żeby zagrać tutaj i wejść hetmanem. I już grozić niebezpieczeństwami wielkimi, a nie pionkami się przepychać. No tak, grałem chyba z człowiek. Nie, wiecie co, nabieram bardzo dużych wątpliwości. F5, dobrze zagrał. Może się bronił bardzo dobrze. Skoczek zbił. Skoczek E4 w ogóle? No tak, ale to trzeba takie rzeczy bardzo dobrze przemyśleć, bo i wisi pionek, coś tutaj trzeba do zauważyć, że tak powiem. Jakiś goniec na C3. F3 trzeba było grać. Nadal pozycja nie jest najgorsza. Ja już zacząłem za bardzo chyba kombinować.
No tak. Czarne tutaj zaczynają już wieść prym w tej pozycji. Nie wygląda to dobrze. No świetnie skoczkę na D5 postawił. Taka cenna nauka też, można powiedzieć. Co tu już przegrana? Jak widać. Ale tutaj grał bardzo dokładnie. Wieża H3 najpierw zagrał. Bardzo dokładnie grał. Skoczek C5. Królem przeszedł. No, podstawiłem. No tak. A to już bez sensu. No nic, moi drodzy. Dwie partie za nami. Znowu jesteśmy w punkcie wyjścia po dzisiejszym odcinku 2381. No widzimy się w kolejnych odcinkach i tego speedruna 3.0 trzeba dokończyć. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się.